no to pan Kukiz na głowę łupi. Ale równie głupi. Natomiast w Polsce Wschodniej lepiej od nas ma PiS, a w Zachodniej lepiej od nas ma PO. Wygrywa wybory nasza partia 35%. Więc jak to jest demokracja? Ja mogę za to głosować oczywiście, powtarzam, bo to jest antydemokratyczne, jestem antydemokratą. Bo na przykład pana Brauna, ja go bardzo lubię, ale z drugiej strony, wie pan, zakuty łeb katolski i tak dalej, prawda? W dość oryginalnym sensie narodowcem, mianowicie takim, że zasady są ważniejsze niż wola ludu. Natomiast panem Stonogą, no bardzo miły człowiek, miło mi się zawsze z nim rozmawia. Jeżeli pan Kukiz mówi, że to ma wprowadzić demokrację, ale musimy zrobić republikę, nie demokrację, tylko republikę. Jaki jest stosunek panu do Jowów? Do Jowów mam stosunek zabawy, znaczy humorystyczny, ponieważ tak, ja nawet przecież powiedziałem, będę głosował za Jowami, bo to jest antydemokratyczne, jestem antydemokratą. Jestem wrogiem demokracji, więc ja mogę głosować za Jowami. To oczywiście to niczego nie zmieni w Polsce, ale są mniej głupi niż obecny system. Ale równie głupi. Natomiast jeżeli pan Kukiz mówi, że to ma wprowadzić demokrację, no to pan Kukiz na głowę łupie. No i jak to demokracja? Przy Jowach jest tak, proszę wyobrazić, że moja partia dostała, niech będzie ładnie, 35% w całej Polsce, równo. Na tej Polsce Wschodniej, gdzie rządzi PiS, on dostał 40%, a Platforma 20%, a w Zachodniej to PO 40%, a 20%, tak? Dobra, mamy 35% tu i tu. No i na Śląsku Raś ma 30, my 25, PO tylko 20. Okej. Okay. Teraz patrzymy na wyniki ogólne. Wygrywa wybory nasza partia 35%. Potem jest PO 25, PiS 20, czy odwrotnie się pamiętam, i Raś 3%. Jakie będą wyniki w posłach? My zero posłów? Zero. Bo w Polsce Wschodniej lepiej od nas ma PiS, a w Zachodniej lepiej od nas ma PO. Więc w wszystkich okręgach wygrywają oni i na Śląsku wygrywa Raś. Tak jak to w Anglii, gdzie partia nam bratnia, UKIP, partia Niepodległościowego Królestwa, dostała 12,8, czy właśnie 13% i ma jeden mandat, a Szkocka Partia Narodowa ma 3% i 58 mandatów. Więc jak to jest demokracja? Ja mogę za to głosować oczywiście, powtarzam, bo my po prostu bojkotujemy te referendum, bo to jest śmieszne zupełnie. Pan ministr chce wprowadzić. Tak. Ja? Oczywiście porządny kapitalizm, prawdziwy kapitalizm, oczywiście monarchia, jestem monarchistą tak naprawdę. Monarchisty nie zrobimy jeszcze, ale musimy zrobić republikę, nie demokrację, tylko republikę. Czym się różni republika od demokracji? Bywa tak, że ludzie chcą czego innego niż prawo. I w republice wykonuje się prawo, a w demokracji wykonuje się wolę ludu. To jest ta różnica. Bo prawo to jest mądrość też w przodku. Wiecie pan, ja jestem w pewnym sensie narodowcem, ale w pewnym dość oryginalnym sensie narodowcem. Mianowicie takim, że naród, nie mówimy o społeczeństwie, mówimy o narodzie. Naród, nasi przodkowie, to my, dzieci, wnuki, prawnuki. I my mówimy w imieniu narodu, a nie społeczeństwa. Ja nie dopuszczam myśli, że dzisiejsze społeczeństwo większością głosów mówi tak. Pożyczymy jeszcze 10 bilionów, przejedzmy, przepijmy, a niech nasze dzieci i wnuki płacą. Nie, bo dzieci i wnuki nie mają prawa głosu w Sejmie. I my do tego nie dopuścimy. Bo muszą rządzić zasady wprowadzone przez naszych ojców, dziadów. Na przykład zasada, pamiętaj rozchodzie, żyć z przychodem w zgodzie, prawda? To jest zasada, której trzeba przestrzegać. Jeżeli dzisiejsze społeczeństwo jej nie przestrzega, to nie wolno na to pozwolić. Zasady są ważniejsze niż wola ludu. I w tym sensie jestem republikaninem. Oczywiście najlepiej jest, jak to robi monarcha i tego pilnuje, ale republikę też przeżyję. Póki Ameryka była republiką do gdzieś tam 1848 roku, może trochę później, to rozwijała się naprawdę znakomicie. Niech pan odpowie, czy jest panu po drodze ze Zbigniewem Stonogą. I to jest jedno pytanie mam, a drugie takie, co sądzi pan o przyjęciu przez Polskę, nie wiem, tam milion, czy tam ileś tam tysięcy Afrykańczyków? Milion, tylko mowa o 2000 i to akurat z Erytrei, więc oni są murzyni. Ale też mówiłem na ten temat, źle sądzę. No Afrykańczycy to są nauką murzyni. No. Akurat tu nie chodzi o ludzi z Erytrei. To nie są murzyni. To nie są murzyni, to są Berberowie. No ja wolę Syryjczyków.
Wolę Syryjczyków, zdecydowanie, jeżeli już muszę. Natomiast z panem Stonogą, no bardzo miły człowiek, mam, miło mi się zawsze z nim rozmawia. Lubimy się. Lubimy. Natomiast no, ja nie wierzę, że jego partia się w ogóle zarejestruje. Tak. Jakieś pytania jeszcze? Bo ja już muszę kończyć. Chciałem się zapytać, czy w nadchodzących wyborach nie ma rzeczywiście szansy, żeby była jakaś koalicja antysystemowców, żeby chociaż pan Grzegorz Braun chciał współpracować z panem? Z Grzegorzem Braunem byśmy rozmawiali, tam nie chciał startować jako partia, tylko koniecznie jako komitet wyborczy i tak dalej. A poza tym, wie pan, ja nie wiem, czy koalicja nam dobrze robi. Bo na przykład pana Brauna, ja go bardzo lubię. No, zresztą wiele naszych poglądów głosi otwarcie i tak dalej. Nie jest demokratą, jest monarchistą, prawda? Jest wolnorynkowcem i tak dalej. Ale z drugiej strony, wie pan, zyskamy tam 2% ludzi, ale stracimy inne 2% ludzi, którzy mówią, zakuty łeb katolski i tak dalej, prawda? Nie wiem, czy nie więcej stracimy niż zyskamy. Także jak nie chciał startować, to ja mówię, no i dobrze, i źle, trudno powiedzieć.